można graczom gdzieś podetknąć mapę, która jest fałszywa. Na pewno wielokrotnie to robiliście. Ale można też zrobić tak, żeby zabawić się tą regułą mapy, że jest ileś tam fałszywych map, z czego jedna jest tą właściwą. A co jeśli okaże się, że graczom wydaje się, że rzeczywiście tak jest, podczas kiedy wszystkie mapy są prawdziwe i gdzieś prowadzą. Powiedzmy, jest sobie legenda, że stary hrabia w zamku trzyma swój najdroższy skarb. Tak? Gracze dostają mapę. Gracze dostają mapę, którą oczywiście, do której jest też dorobiona cała opowieść, tak? Że to jest ta jedyna właściwa. Ta, która doprowadzi ich do tego najdroższego skarbu hrabiego. Tylko nie wiedzą o tym, że tak naprawdę najdroższym skarbem hrabiego jest jego poczciwa małżonka, która jest zamieniona w pajęczycę. I tak naprawdę nie ma jednej właściwej mapy. Tych map jest mnóstwo. Te mapy są rozsyłane po całym świecie po to, żeby zwabiać frajerów i karmić pajęczycę. I wyobraźcie sobie, prawda, że gracze... I tutaj trzeba tę mapę zrobić, prawda? Że gracze mają tę mapę, jadą do hrabiego, próbują jakoś udawać, że są tutaj w interesach, czy coś takiego, czy mają jakieś tam swoje sprawy, oczywiście są dla niego bardzo mili, ługają ile wlezie, a tak naprawdę zależy im na tym, żeby dostać się do podziemi i znaleźć ten skarb, tak? Jednocześnie dajemy im jakichś innych, na przykład NPC-ów, którzy też mają mapę. I teraz wyobraźcie sobie, jak gracze siedzą z tymi NPC-ami i pokazujecie im tą drugą mapę, porównując te mapy, które są takie same. Ale u nich działa ten mechanizm, że na pewno w tym jest jakaś podpucha, któraś jest fałszywa, tak? Bo przecież wiadomo, że do skarbów wjedzie tylko ta jedyna. Ja miałem taką akcję na sesji. Gracze mi, ponieważ one były odręczne, sprawdzali, ile było kropek na drodze do skarbu, tak? A najlepsze było to, że mapa była labiryntem. Nikt z nich nie wpadł na to, że w labiryntach nie ma najczęściej skarbów, tylko w środku siedzi potwór. No najczęściej jest to minotaur, tak? W tym przypadku była to pajęczyca. I gracze oczywiście, poleźli prosto do środka, tak? No i tam była jakby cała fabuła, tak? Tam nie chodziło o to, żeby ich w tak chamski sposób ta pajęczyca zeżarła. Jakby był cały plot z tym związany. Ale rzeczywiście dali się złapać idealnie na patent z mapą, tak? I w momencie, kiedy weszli tam i okazało się, że oni brodzą w setkach butwiejących map, tak? Bo przed nimi było mnóstwo śmiałków, którzy zwabieni historią o skarbie poleźli w dół i dostali się prosto w siła pajęczycy, no jakby zdali sobie sprawę z tego, że dali się strasznie przerobić. Oczywiście jakby chodzi o to, żeby w takiej przygodzie raczej mieli szansę wykminić, tak? Dowiedzieć się, że to jest podpucha. No, bo jakby nie chodzi o to, żeby pokazać, jaki to super wymyśliłem patent, a oni po prostu jak barany poszli i się złapali, tylko żeby oczywiście mogli zatriumfować i mogli rozwikłać tę zagadkę, tak? Żeby gdzieś im podsunąć jakieś wskazówki. Czyli powiedzmy taki pomysł. Nie jedna mapa, ale wiele. Tak naprawdę ona zupełnie ma inny cel, niż wydawałoby się, że ma w istocie. Inna sprawa. Wyobraźmy sobie, że mamy mapę, która prowadzi do jakichś odległych krajów. Powiedzmy, w jakiejś dalekiej, zagubionej gdzieś wysepki. Gracze wynajmuje ktoś i mówi, że tu jest oto właśnie taka mapa, albo jeszcze lepiej, wynajmuje ich, żeby oni złapali, żeby oni znaleźli tę mapę. Oczywiście, jak się zaraz wytłumaczę dlaczego, no wszystko jest sfingowane, to wszystko jest podpucha. I mówi, że tam jest coś niesamowitego, tak? Jakieś właśnie, powiedzmy, w konwencji fantasy, jakiś niesamowity skarb, czy magiczny przedmiot. Nie wiem, na sesji u mnie to był artefakt synów, który mógł odwrócić czas.
Oczywiście, jakby podstęp polega na tym, że ta mapa jest zupełnie fałszywa. Znaczy, ona nigdzie nie prowadzi. Ona została stworzona przez kartografa po to, żeby wręczyć ją graczom i żeby gracze wyruszyli w tę najbardziej niebezpieczną, najdalszą podróż, nie sami, z kimś, kto może im pomóc. A tym kimś jest podupadły podróżnik. Kiedyś jeden z najsławniejszych podróżników wszystkich mórz, który popłynął, dopłynął do najdalszych wysp, tak? Zadziwił wszystkich swoimi dokonaniami, był najśmielszy, najodważniejszy, najwaleczniejszy, ale coś, jego życie się złamało, tak? I tak naprawdę mapa działa tylko jako zagadka i obietnica i jest po to, jest stworzona przez jego przyjaciela, żeby wyciągnąć go z tego bagna, w którym się znalazł, tak? A gracze są tylko pionkami. Teraz, mapa jest dobrze zrobiona. Ktoś może wiedzieć o tym, że taka mapa istnieje, ale nie wie o tym, że jest ona fałszywa. Nagle zaczyna się wyścig, tak? Graczom udaje się jakby wyciągnąć z jakiegoś tam dołka życiowego tego wielkiego podróżnika, ruszają na poszukiwania tych wysp, być może zaczyna się rywalizacja, jacyś piraci też chcą się tam dostać, tak? I tak naprawdę stawką tu jest nic, pewnego rodzaju iluzja. Tak naprawdę jakby jest zupełne przesunięcie celów graczy i jakby właściwego celu, dla którego ta mapa została stworzona. Tak? Dlatego, że tu chodzi o to po prostu, żeby pewien człowiek, który znalazł się na dnie, mógł się podnieść. Nie ma to nic wspólnego z żadnym skarbem. Znaczy on wierzy w to, że tam jest skarb. Być może on chce cofnąć czas, tak, żeby odmienić w jakiś sposób swoje życie. Nie wiem, cofnąć jakąś decyzję, uratować kogoś na przykład. Ciekawa jest sytuacja, w której gracze mogą się dowiedzieć, że to wszystko jest podpucha. I co oni zrobią? Czy powiedzą mu, że tak naprawdę płyną na koniec świata, ale tam nic nie ma? Co się wtedy z nim stanie, tak? Czy on załamie się znowu? Czy w ogóle zechcą podjąć taką decyzję i powiedzieć mu o tym? Czy może będą płynąć tam razem z nim na koniec tego świata, wiedząc, że nic nie ma, prawda? I wdając się w jakąś historię, nie wiem, z jakimiś piratami, którzy ich gonią, którzy też sądzą, że tam jest jakiś skarb, prawda? Czy z jakimiś innymi pionkami na tej szachownicy, którą sobie rozrysowaliście? I cały czas jakby ścigając się o nic, tak? I gdzieś goniąc za jakimś nieuchwytnym, za jakąś ideą, za jakąś iluzją. Można się zabawić w ten sposób, żeby stworzyć, wymyślić sobie mapę, która nie opisuje przestrzeni, tylko czas. Tutaj coś takiego zrobił bardzo dobry pisarz, którego wam gorąco polecam, jaki Jorge Luis Borges w opowiadaniu Ogród rozwijających się ścieżkach. I tam jest właśnie jakby po raz pierwszy w literaturze pojawił się model czegoś takiego jak paragrafówka. Jakby pomysł na sesję opartą na mapie czasu polega na tym, żebyście jako mistrzowie gry rozrysowali sobie tego, byście tworzyli schemat paragrafówki, decyzje i konsekwencje działań graczy, tak? Powiedzmy, widełkami, tak? Jeżeli, powiedzmy, pogadają z NPC-em, powiedzą mu to dzieje się to. Jeżeli powiedzą mu coś innego, to dzieje się coś innego. No i dajmy na to. Prowadzimy sesję, która dzieje się na jakimś balu w ogrodzie. Gracze z jakiegoś powodu, powiedzmy, że nie wiem, dajmy na to, jest to też 7C, mają do czynienia z jakąś stregą, która potrafi przepowiadać przyszłość. Dostają mapę. Z pozoru jest to mapa ogrodu, tak? Ale nie zdają sobie sprawy, że rzeczywiście to jest, że w istocie to jest mapa czasu, która tak naprawdę rozrysowuje schemat ich decyzji i konsekwencji tego, co zrobią. Tak? Jakby też cała zabawa polega na tym, żeby gracze w pewnym momencie mieli szansę wpaść na to, o co chodzi, tak? Żeby mogli posłużyć się tą mapą. No i dajmy na to. Rysujemy im mapkę ogrodu i zakładamy, i to jest rzecz, która musi nastąpić, że jeden z graczy
spotyka na przykład swoją byłą kochankę i ona jest z kimś innym. I powiedzmy, że widzimy ich, jak właśnie zaśmiewając się, wesoło rozmawiają z kieliszkami w dłoni i obecny towarzysz tej kobiety otwiera szampana, tak, który wypryskuje z butelki i pianą zalewa butelkę i mankiety i właśnie płyn z bąbelkami wlewa się do lśniących kielichów. I na mapie, na przykład temu miejscu, będzie odpowiedziała, nie wiem, polanka, szampan. Fontanna niespodziewanych spotkań, prawda? Wiadomo, że to będzie konflikt, tak? Dlatego, że gracz widzi swoją byłą kochankę z jakimś obcym facetem. Załóżmy, że uczucie jeszcze nie wygasło. I mamy dwie drogi, powiedzmy. Ścieżka słoneczna i ścieżka cienista, tak? Teraz my wiemy, tak, i liczymy na to, że gracze na to wpadną, że ścieżka słoneczna jest jakby odkryciem kart, ścieżka cienista odpowiada jakby brakowi reakcji. Jeżeli gracz zareaguje, tak, nie wiem, zacznie awanturę i tak dalej, idzie ścieżką słoneczną. Jeżeli spuści głowę, rzuci jakiś, nie wiem, złośliwy tekst i pójdzie w tą stronę, idziemy ścieżką cienistą, tak? Powiedzmy, ścieżka słoneczna doprowadza nas do kolejnych rozstajów. Może to być na przykład, nie wiem, świątynka skrzyżowanych rapierów, która odpowiada sytuacji, w której on rzuca wyzwanie, towarzysz kobiety, wyciąga rapier, jest pojedynek. Albo na przykład na przykład jest, nie wiem, po stronie spokoju, tak? To jakby odpowiada temu, że sprawa kończy się jakimś zażegnaniem konfliktu. I rozwidamy to dalej, tworząc właśnie taką małą mapkę zdarzeń, które mogą zaistnieć na sesji i możliwych zakończeń, tak? Bardziej lub mniej tragicznych, bardziej lub mniej odpowiadających graczom. Jeżeli gracze załapią, o co chodzi w tym schemacie, tak, mogą zacząć rzeczywiście kierować swoimi poczynaniami tak, żeby trafnie poruszać się po tej sieci. Mapa, tak, mapa tak naprawdę czasu, a nie przestrzeni, w tym momencie zacznie funkcjonować. Można sobie wyobrazić jeszcze inną zmianę skali, tak. Powiedzmy, że to są wydarzenia, które dzieją się w bardzo odległych miejscach i są rozdzielone długimi okresami. Wtedy może być tak, że gracze, jeżeli zrozumieją schemat mapy, mogą decydować się, w którym momencie na przykład podejmą jakąś decyzję, czy coś się wydarzy i kiedy wchodzą w ten tor, który mapa wyznacza. Tak? Powiedzmy, że mają jakieś miejsce na mapie, które oznacza na przykład właśnie rozmowę, nie wiem, z księciem, tak? I oni mogą robić bardzo wiele różnych rzeczy, ale wiedzą, że kiedy porozmawiają z księciem i ta rozmowa może się skończyć tak albo siak, wchodzą już na tor mapy, tak? I jakby w tym momencie ich przeznaczenie zaczyna biec jednym albo drugim torem. Czyli zamiast przestrzeni czas, prawda? Taka zabawa troszeczkę... Oh,